Proszę Państwa, przed nami wielki spektakl, finał UEFA Champions League. Stadion już wypełniony po brzegi, a na widowisko zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapowiada się wieczór gorących emocji, które ani na moment nie pozwolą oderwać wzroku od murawy. Dziś zobaczymy, jak Paris Cavani. Bardzo dobra interwencja Szczęsnego. Mamy rzut rożny. Neymar z rzut rożnego. Rozpoczynają kontratak. No, teraz tempo tego kontrataku trochę spadło. Douglas Costa. No i Cristiano Ronaldo. Cuadrado. Cristiano Ronaldo! Tak! Jest gol, proszę Państwa! Co za bramka! Ależ emocje! Na dobre nam się ten finał UEFA Champions League rozpoczął! Miejmy nadzieję, że teraz rozpruje nam się worek z bramkami! Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Cavani. Matuidi. Dybala. No i Cristiano Ronaldo. Pjanic. No, może być groźnie. Mija obrońcę. Miral Pjanic! Juventus będzie miał rzut rożny. Dybala dogrywa z rzut rożnego. Broni tam. Ojej, nie ma. Nie ma bramki. Poprzeczka. A piłka nadal w grze. No, przegrywający dostali teraz prezent od losu. Kolejne trafienie mogło... Douglas Costa! Aj, bardzo niecelnie teraz. Aj, teraz strata. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. No, kto przejmie tę piłkę? Marco Verratti. Neymar. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Dobrze to odczytał, w porę zareagował. Nie mają piłkę. Mbappé! Jest gol! Belże doprowadza do wyrównania. Jeśli kibice rywala sądzili, że puchar jest już ich, nie znają Paryżan. Tak, jest remis. I znowu oba zespoły muszą od nowa pracować na wygraną. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Dybala. Douglas Costa. Ronaldo. Uderzenie Cristiano Ronaldo. Mamy rzut rożny dla przeciwników PSG. Dybala z rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Przydałaby się wrzutka. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Cavani. Kylian Mbappé. Wzdłuż bocznej linii ruszyli gracze Paris Saint-Germain. Przeciwnicy zapomnieli chyba na chwilę o tej strefie boiska. Neymar. Cavani. Jest okazja. Gol. Jest prowadzenie. Oj, oj, oj. Teraz co dopiero zrobi nam się mecz. PSG bliższe końcowego triumfu. Ciekawe, jak zareagują rywale. Strzał w słupek. Wydawało się, że piłka wyjdzie z powrotem w pole gry, ale ona jednak wpadła do bramy. To było bardzo widowiskowe. Szczęście albo precyzja. Ciężko. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. No, przejął, ale nie opanował piłkę. Neymar. Za moment Juve. Znowu od rzutu za łuk. Douglas Costa. Finały UEFA Champions League to zwykle wyjątkowe widowiska, ale niektóre z nich przeszły na trwałe do historii futbolu. Na pewno pamiętasz, jak... Sędzia przerywa grę i będzie rzut wolny dla PSG. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów... Rabiot! I piłka wybita do przodu. Głową poza boczną linię. Thomas Meunier. Neymar. Szansa na dośrodkowanie. Rabiot. Piłka u Neymara. Cristiano Ronaldo. Mogą teraz skarcić rywali. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę.
Dobry przechwyt, przyjmuje teraz piłkę. Cristiano Ronaldo chce wyprowadzić atak. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Na ten mecz czeka cały piłkarski świat. Przed nami finał UEFA Champions League. Paris Saint-Germain zrobi dziś wszystko, by wziąć górę nad rywalem. Trudno wyobrazić sobie większą stawkę. Podniesiona chorągiewka, spalony. Marco Berardi, Neymar, prostopadle. Kylian Mbappé, Neymar, sam raz skrzydle, popatrzmy. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Cristiano Ronaldo. Nieudanie Dybala. Douglas Costa. Juan Cuadrado. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. No strzał Ronaldo! Ojej, nie ma bramki, poprzeczka, a piłka Cristiano Ronaldo! Sędzia wskazał aut dla Juventusu. Nie do wiary, tak blisko było wyrównania, tylko gol strzelać to będzie wyrównanie? Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło, czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Jest przejęcie i mają szansę. Cristiano Ronaldo mija teraz rywala z wodem. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Matuidi. Ronaldo strzela! Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Na razie w finale UEFA. Gwizdek sędziego, rozpoczynamy drugą połowę finału UEFA Champions League. Ponownie, celnie podaje. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował Kylian. Kylian Mbappé. No, mogą teraz skarżyć rywali. Douglas Costa. No i kolejne jego dobre podanie. Na dobrą okazję do strzału. No, to był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie było. Rabio, Marco Berardi. A jak twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Dobre 45 minut, ważna bramka. Choć pewnie ma do siebie żal, bo gdyby drugi strzał padł na bramki, zamiast się od niej odbić, na przerwę zapewne zeszliby z prowadzenia. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Pjanić. Dybala. Ronaldo przy piłce. Juventus zrobi grę z rzutu rożnego. Dybala z rożnego. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Cristiano Ronaldo! No i strzał głową obroniony. To było naprawdę świetne uderzenie, ale golkiper jest dziś w doskonałej formie. Douglas Costa. Juan Cuadrado. Douglas Costa. Pjanic. Rabiot.
Będziemy mieli rzut wolny dla PSG. Thiago Silva. Dybala. Cuadrado. Strata, co zrobi przeciwnik? Neymar. Próbował, ale stracił piłkę. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Cristiano Ronaldo. Z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. Piłka poza boiskiem. Będzie rzut rożny dla Juventusu. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Wydawało się, że a jednak przejął. Zbyt mocny lob. Tam już nikt nie dojdzie do tej piłki. Ale szpech. Piłka rozwija wprost przeciwnika. Fantastycznie teraz Ronaldo. Douglas Costa. Tak, piłka w siatce. Bramka na miarę zwycięstwa w finale, choć rywal na pewno powalczy. Jest 3 do 2, to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami zaciekłej walki. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. Cavani. Marco Verratti. Blisko pole karne, może strzelać. Strzela! Ale świetnie teraz zablokował. Pjanic. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wynik jest tego kroku. Cristiano Ronaldo. Ronaldo strzela. I gol! Ronaldo! Cristiano to prawdziwy specjalista od trafień w najważniejszych meczach. Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już 2 bramki. 4 do 2, 2 bramki różnicy, to zarazem dużo, ale i mało. No, trwa obrężenie bramki rywala, długi okres wymiany piłek, zobaczymy, czy będzie strzał. Kibice Cristiano Ronaldo. Dybala. Cristiano Ronaldo. Dybala. Nieudanie Dybala. Matuidi, Juan Cuadrado, Neymar, Marco Verratti. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Pjanic. Marco Verratti. Neymar. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobre, dalekie wybicie. No, Cristiano Ronaldo. Ładnie, prostopadłe zagranie. Okazja Costy. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Juventus wznowi grę za łapę. Bonucci. Ależ pechowe podanie i strata. Cavani. Wraca piłka do Neymaru. Oddaje strzał. Jest rzut rożny. Stały fragment. Jak to wykorzystają? Neymar. Uderzenie w stronę bramki. Ależ obrona. Brawo. Co za instynkt. Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę. Jest szansa. Bardzo udanie. Neymar, podniesiona chorągiewka liniowego, spalone. Pjanic. Ostatnie 180 sekund przed nami. Podanie górą do Cuadrado. Ładne, prostopadłe podanie. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Kylian Mbappé. Cavani.
Ala. Kylian Mbappé, Cavani, Rabiot, Cavani. Dobrze przeczytał podanie w porę zaraz. Grywali w finałach, ale bez końcowego triumfu. Do dzisiaj Juventus Turyn odniósł upragniony sukces w UEFA Champions League. Każdy, kto wkłada czarno-biały trykot starej damy, marzy o tym, by być jak Platini, jak Boniek, Del Piero czy Bielni. A dziś to ci piłkarze dorównali dawnym mistrzom z Turynu. Za wzięcie walczyli przez cały sezon, teraz w finale udowodnili, że naprawdę zasługują na ten puchar. To jest ich noc. Brawo, Juventus Turyn, mistrz UEFA Champions League. Piłkarze starej damy już są gotowi do dekoracji. Zaraz nastąpi moment, który wyobraża sobie każdy, kto marzy o byciu piłkarzem. Juventus dumny ze zwycięstwa w UEFA Champions League to jeden z najważniejszych momentów w ich życiu. Proszę popatrzeć, to stanie się już teraz. Nie mogą się doczekać. Kapitan już powoli sięga po puchar. Wszyscy gotowi. Wrzawa na trybunach rośnie. I tak Juventus Turyn wygrywa Ligę Mistrzów. Brawo, brawo. Sypie się konfetti. Strzelają fajerwerki. Wspaniałe osiągnięcie Turyńczyków i ogromny sukces Calcio. Pokazali, że są siłą, która nie tylko dominuje we Włoszech, ale w tym roku nie ma sobie równych w Europie. A teraz świętują i mają ku temu powody. To jest ten moment, kiedy piłkarze i kibice mogą razem cieszyć się z tego zwycięstwa. Zawodnicy Juventusu podchodzą z pucharem do trybun. Wiedzą, że ten triumf to także ich zasługa. To prawda, pani będzie drużyną przez całe rozgrywki UEFA Champions League aż do dzisiaj, aż do wielkiego finału. A teraz jest już czas na fetę, na zabawę. Zawodnicy starej damy poszują do pamiątkowej fotografii z pucharem. To zdjęcie zamieszczą w klubowym muzeum. Zamieszczą również wszystkie gazety. Trafi także do rodzinnych albumów. Quadrato. Cristiano Ronaldo. Proszę Państwa, co za prawda, ale emocje na dobre nam się ten film. Czytał, w porę zareagował i mają piłkę. Mbappé jest go, Belże doprowadza do wyrównania. Jeśli kibice Rywala sądzili, że puchar jest już ich, nie znają Paryża. Kurde, jakiś to Neymar. Cavani. Jest okazja. Gol. Jest wprowadzenie. Oj, oj, oj. Teraz to dopiero zrobi nam się mecz. Bez, że bliższy końcowego gry. Panie Majda, kurwa, gratulacje. Ujek się wydumny. Nie do wiary. Tak blisko było wyrównanie. Strzelać to będzie wyrównanie. Jest. Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę.